Ponad 100 lat temu, podczas wielkiej epidemii dżumy, która była w Hongkongu, pojawili się tam dwaj lekarze. Jeden pochodził z Instytutu Pastera, drugi pochodził z pracowni Roberta Kocha. I dwóch z nich, czyli Yersin oraz Kitasa, uznaje się za odkrywców Yersinia pestis, ludzi, którzy po raz pierwszy odkryli bakterie z rodzaju Yersinia. Ponieważ mieszkamy w Europie, Europejczycy palmy pierwszeństwa przyznali panu Yersin, stąd bakterie nazywają się Yersinia pestis. Bakterie z rodzaju Yersinia to nie tylko Yersinia pestis, czynnik wywołujący dżumę, ale też bakterie enteropatogenne. I ciekawe jest to, że ze względu na swą zdolność do wzrostu w niskich temperaturach są bardzo częstą przyczyną wielu chorób układu pokarmowego. Badania przeprowadzone w krajach skandynawskich wykazują, że ponad 15% chętnych poborowych do armii, którzy są tam badani na obecność przeciwciał przeciwko Yersinia, miało kontakt z tą bakterią. Jest to kontakt, którego zwykle nie zauważamy. W przypadku ataku cięższych bakterii wywołujących cięższe schorzenia enteropatogenne, takie jak Shigella czy Salmonella, dzięki temu, że musimy odbyć kurację szpitalną, są te przypadki zapisywane. W przypadku Yersinia zwykle kończy się na mniejszej lub większej biegunce, która ustaje po pewnym czasie. Tylko osoby o obniżonej oporności immunologicznej mogą ciężej chorować na yersiniozę. Bakterie z rodzaju Yersinia. Yersinia pestis, czynnik etiologiczny dżumy. Wydawałoby się, że dzisiaj to już przeszłość, jednak nie. W Stanach Zjednoczonych obserwuje się bardzo częste przypadki dżumy odzwierzęcej i ta dżuma odzwierzęca jest spowodowana atakiem pcheł. Pchły zwykle zawierają w sobie bakterie z rodzaju Yersinia, zakażone pchły. I żeby było ciekawiej, to Yersinia pestis produkuje specjalne białko zwane proteazą PLA, które powoduje to, że pchła zaczyna być coraz bardziej głodna. Otóż białko PLA powoduje koagulację krwi, powstanie skrzepów zapychających układ pokarmowy pchły i pchła nie może pobrać następnej krwi i kuje coraz częściej, przenosząc bardzo często, zwiększając częstość przenikania bakterii do wnętrza organizmu ludzkiego. Mamy kilka odmian dżumy. Najbardziej ciężką dżumą jest dżuma wywoływana przez zakażenie kropelkowe. Choroba ta była przyczyną śmierci, jak podaje się, przynajmniej od 1/3 do 1/4 populacji Europy w XIV wieku. Na dzień dzisiejszy wiemy już o tym, że jest tylko dżuma odzwierzęca. Wpłynęła też na naszą populację Europejczyków. Różnice występowania antygenów krwi A i B obserwowane na terenie Europy są zgodne z kierunkami rozprzestrzeniania się dżumy w średniowieczu. Bakterie enteropatogenne Yersinia enterocoltica oraz Yersinia pestis przenikają do naszego organizmu razem z pochłoniętym pokarmem. Przedostają się przez kwaśną zawartość żołądka dzięki obecności białka ureazy, które dzięki rozkładowi mocznika alkalizuje kwaśne środowisko żołądka, a następnie przez kępki Peyera przedostają się do wnętrza naszego organizmu już poza granicę nabłonka. Przetransportowane do wnętrza kępki Peyera bakterie rozwijają się, tworząc mikrokolonie, całkowicie niszcząc strukturę kępki Peyera
i następnie przez otwory w nabłonku pokrywającym kępki oraz wypływając ze zniszczonych kępek Peyera mogą infekować następne rejony jelita, a wewnątrz organizmu wykorzystują taksówki. Taksówki, czyli komórki żerne, makrofagi, które pochłaniają komórki Yersinia, ale Yersinia jest zdolna do przeżycia w środowisku fagosomu i dzięki temu makrofag, wędrując do kępek układu limfatycznego, do węzłów płonnych kreskowych, przenosi tam komórki Yersinia. Po pewnym czasie oczywiście organizm pokonuje infekcję bakteryjną sam lub z pomocą środków medycznych, ale u części osób po upływie, po przebytej yersiniozie obserwuje się zmiany reumatyczne w stawach obwodowych. Są one wywoływane atakiem autoimmunogennym, ponieważ, jak przypuszcza się, niektóre białka Listeria wykazują podobieństwo immunologiczne do białego organizmu wyższego, naszego organizmu, i w ten sposób powstała podczas infekcji subklasa przeciwciał, czy też komórek skierowanych przeciwko odpowiednim białkom bakteryjnym, jest zdolna do ataku własnych tkanek organizmu. Także nie tylko choroby wywoływane drogą pokarmową, nie tylko biegunki, ale też zmiany reumatyczne mogą być wynikiem ataku bakterii z rodzaju Yersinia.